Już dziś o północy czasu polskiego drugie spotkanie grupy D, Anglia-Włochy. W Brazylii będzie wtedy godzina 19, u nas jest 5 godzin później, a więc na pewno rozrywka sportowa dla nocnych marków albo po prostu dla wytrwałych. Na pewno też warto wypić zawczasu kubek dobrej kawy albo być może nawet odespać te kilka godzin, ponieważ to będzie arcyważne spotkanie dla układu w tej grupie po tym, jak każda z drużyn rozegra w niej 3 mecze. Anglia-Włochy to nie brzmi jak zwykły mecz, to brzmi jak finał Mistrzostw Europy albo przynajmniej półfinał czy ćwierćfinał jakiegoś ważnego europejskiego turnieju. Dwie wielkie firmy, dwie wybitne piłkarskie nacje, Włosi przecież czterokrotni mistrzowie świata i mistrzowie Europy z 1968 roku, poza tym kilkakrotnie na drugim bądź na trzecim stopniu podium. Anglicy troszkę skromniej, bo mistrzowie świata z 1966 roku, a na mistrzostwach Europy 2 lata później trzecie miejsce, ale to wciąż mimo wszystko jest jedna z najmocniejszych i najbogatszych piłkarskich lig świata. Olbrzymie pieniądze, miliony kibiców, potężne, bogate i uwielbiane kluby na całym świecie. To jest kraj, który żyje piłką nożną. W samym Londynie jest 13 zawodowych klubów piłkarskich i tak jak w Manchesterze każdy szanujący się kibic ma w kieszeni karnet na spotkania Manchesteru City albo Man U, tak na przykład w Sheffield świat kręci się wokół Wednesday albo Sheffield United i każdy robotnik z lokalnej huty stali, który pracuje za minimalną pensję krajową, nie podarowałby sobie, gdyby raz w tygodniu w sobotę nie poszedł na mecz trzeciej ligi. Włosi z Anglikami, co ciekawe, nie mierzyli się na dużych turniejach zbyt często, chociaż zwykle były to mecze bardzo zacięte, więc przypomnijmy je, począwszy od ostatniego Euro. W roku 2012 to był mecz ćwierćfinałowy na Euro w Kijowie, w którym Anglicy, ja o tym wspominałem ostatnio, przegrali w karnych właśnie. Wcześniej w roku 1990 te dwie drużyny spotkały się w meczu o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata we Włoszech. Anglicy po porażce w półfinale, oczywiście w karnych, zagrali mocno rezerwowym składem. Włosi zaś w półfinale musieli uznać wyższość Argentyny, też po rzutach karnych, i na mecz z Lwami Albionu wyszli bardziej skoncentrowani. Wygrali ten mecz 2-1 i to oni, a nie Anglicy, zdobyli brąz. W 1980 roku Włosi wygrali z Anglią 1-0 na Mistrzostwach Europy rozgrywanych u siebie i znów oni kosztem Anglików wyszli z grupy, a 2 lata wcześniej ograli Anglików w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 1978 roku. Przed II wojną światową te drużyny spotkały się dwukrotnie, ale to były wciąż bardzo ciekawe historie. W 1934 roku Anglicy nie grali jeszcze na Mistrzostwach Świata, bo ich federacja nie była członkiem FIFA, więc co zrobili Anglicy? Poczekali, aż turniej się zakończy i spotkali się z aktualnym mistrzem świata, czyli z Włochami, kilka miesięcy później. Wygrali ten mecz 3-2, a sam mecz przeszedł do historii jako tak zwana bitwa na Highbury. Obfitował w złamania kończyn, w kontuzje i rozcięcia. Podobny mecz odbył się 2 lata później po Mistrzostwach Świata we Francji w 1938. Mundial znów wygrali Włosi i znów spotkali się towarzysko w meczu z Anglią. Tym razem padł remis 2-2. Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie? Małe szanse na to, że to będzie wielki mecz. Anglicy, ja o tym mówiłem ostatnio, nie są wymieniani w gronie faworytów. Dodatkowo zagrają osłabieni brakiem Oxlade-Chamberlaina, który na czas nie wyleczył kontuzji Korana. A Danny Welbeck, który się zmaga przez ostatnie dni z kontuzją kostki, co prawda ma szansę zagrać od pierwszej minuty, ale w jakiej jest formie, to zobaczymy dopiero w nocy. Mówi się w Anglii, o tym pisze prasa angielska, że kluczem do sukcesu jest nie pozwolić Włochom narzucić swojego stylu gry, tak jak to było w 2012 roku. Anglicy tam wspominają Pirlo, który w tym meczu podał skutecznie więcej razy niż cała linia pomocy reprezentacji Anglii. Tym razem, pisze angielska prasa, trzeba po prostu więcej przetrzymywać piłkę i tak grać, szanując siły, tym bardziej, że za 5 dni kolejny ciężki mecz z Urugwajem. Włosi przystąpią do meczu z Anglikami podbudowanym niedawnym zwycięstwem nad Fluminense, będącym elementem przygotowań do mistrzostw. Azzurri to spotkanie wygrali 5-3, a tam hat-trickiem podpisał się Ciro Immobile, na którego my Polacy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, bo to on właśnie ma zastąpić Roberta Lewandowskiego w Borussii Dortmund. Do goli Immobile 2 dołożył Lorenzo Insigne, który jednak wcale od pierwszej minuty zagrać nie musi z Anglią, bo ma w pomocy konkurencję olbrzymią. Tu Prandelli będzie wybierał między Marquisio, Alessio Cerci czy właśnie Insigne. W napadzie oczywiście, i myślę, że tu nie ma żadnych wątpliwości, zagra Balotelli i albo Cassano, albo Immobile. I tu na miejscu Prandellego postawiłbym jednak na Immobile. Cassano jest chimeryczny, nieprzewidywalny, a Immobile ostatnio bardzo skuteczny. Ogólnie wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawa mieszanka młodości i rutyny, która ma szansę na dobry wynik w tym meczu. Niestety, i to wiemy mniej więcej od południa, w wyjściowej jedenastce zabraknie Gianluigiego Buffona, bramkarz Juventusu, który skręcił kostkę na treningu i na mecz wykurować się nie zdążył.
Jaki padnie wynik? No, na portalach społecznościowych krąży od rana taki dowcip w formie wycinku z angielskiej gazety. Tam nagłówek oznajmia: reprezentacja Anglii odwiedziła w Brazylii dom dziecka. A poniżej cytat: było to naprawdę straszne zobaczyć ich przestraszone, małe twarze i smutne spojrzenia. Podpisano: Jose, lat 6. I to prawda, Anglicy mają wszelkie powody, żeby przed meczem z Włochami być przestraszonym i niepewnym, ale śmiem twierdzić, że bez Buffona Azzurri tracą przynajmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt procent swojej siły. Gdyby zagrał Buffon, to niezależnie od wszystkiego należałoby uznać przewagę Włochów. Bez Buffona jednak te szanse oceniam na 50-50. Wygra ten, kto wykorzysta jedną z nielicznych sytuacji podbramkowych, a z tyłu popełni mniej błędów.